Jesteśmy dzisiaj razem z naszymi trzema zawodnikami w klinice Maszewski Dental Clinic. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy tutaj zaproszeni. Klinika Maszewski Dental Clinic jest jednym z naszych większych sponsorów. Są bardzo zaangażowani w życie drużyny. Są na każdych naszych zawodach. Oprócz tego mamy z nimi kontakt na co dzień. Był taki okres w moim życiu, że się troszkę bałem, ale to poprzez jakieś tam niedobre historie odnośnie dentystów. Śmiałem się na początku, że boję się podwójnie i zawsze proszę o podwójne znieczulenie. To już po tej wizycie jest to pojedyncze. Odkąd, wiadomo, jak rodzice zaprowadzili do stomatologa, to zawsze był to jakiś okropny ból jako młodego człowieka. I myślę, że to wiadomo, z czasem jakoś przechodzi, ale zawsze, kiedy idę do tego dentysty, no to się obawiam jakiegoś tam bólu. I teraz już jakby nie mam uprzedzeń i staram się te zęby, żeby były w jak najlepszym stanie, żeby nie było problemów. Jesteśmy już po przejściu po wszystkich gabinetach. Zostało nam pokazane wiele ciekawych, różnych urządzeń, możliwości, które mają do wykorzystania lekarze w tej klinice. Zupełnie zmienił się mój obraz, jeżeli chodzi o pogląd, jeżeli chodzi o pracę właśnie tych lekarzy i tej kliniki. Podejście całego personelu profesjonalnie do sprawy, że to teraz jest najważniejsze, żeby cokolwiek zdziałać. No i to jest cały sprzęt, który tutaj widzimy. Czysto co tutaj zobaczyłem, no to jest diametralna różnica, tak? Nie była ziemia, bym powiedział. No kiedyś to było zupełnie inaczej. W czasach takich, gdzie byłem, nie wiem, miałem 15-16 lat, to jest jakby zupełnie inna para koszy. No 15 lat temu było zupełnie gorzej pod tym względem, ale widać, że to wszystko w strasznie szybkim tempie się rozwija na dobre i powinniśmy się cieszyć, że taki handicap takiego jakby gabinetu stomatologicznego mamy u siebie w Grudziądzu. To, co wcześniej widziałem, no to dla mnie to był zwykły, normalny gabinet, a tak naprawdę to, co zobaczyłem dzisiaj, no to zmieniło całkiem moje spojrzenie na stomatologię. Klinika jest bardzo duża, więc każde z pomieszczeń również też było zaprezentowane, gabinety stomatologiczne, a co równie ważne, każdy miał okazję przekonać się, że wizyta u dentysta nie musi być jakaś straszna. Dzisiejsza stomatologia daje naprawdę wiele możliwości i też myślę, że duża część zawodników przekonała się do tego również dzisiaj. Przyjadę, co prawda mam z Gdańska kawałek drogi, więc na pewno bym chciał tutaj skorzystać z usług. Autorski pomysł pana Maszewskiego jest taki, że właśnie oferują rzut złotej piłki. Wiedziałem, że bardzo nikłe zainteresowanie były tymi piłkami, które były rzucane. Sam nawet w lewą rękę chwyciłem taką piłkę i jednocześnie no, nie cieszyło się to zbyt dużym zainteresowaniem. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jak idzie osoba, która rzuca tą piłkę od nas z kliniki, jednocześnie też jest las rąk, który chce chwycić tą piłkę, bo też jest atrakcyjna część nagrody, którą można wygrać u nas w klinice. Jest to piękny biały uśmiech dla osoby, która chwyci tą piłkę. Ludzie nas postrzegają, jak się zachowujemy, jak się uśmiechamy, czy jesteśmy uśmiechnięci, czy też nie, więc ludzie nas postrzegają nie tylko jak jeździmy na torze, a też poza nim, czy w kewlarach, czy ubrany w normalnych ubraniach. No ale wiadomo, no, zęby są, jak są zdrowe, no to jakby twój organizm też lepiej jakby funkcjonuje, więc to jest jakby bardzo, bardzo ważne, żebyśmy jednak te zęby nie tylko do uśmiechu mieli zdrowe, czyli jakby całokształt był w porządku. Takie powiedzenie, jak ciebie zęby, tak cię piszą, więc uważam, że na to też trzeba zwracać dosyć dużą uwagę. Klinika znajduje się w Grudziądzu na ulicy Włodka. Otwarcie wielkie miało miejsce 10 czerwca, a pierwszy pacjent, tak jak wymarzyłem sobie, był w moje urodziny 12 czerwca o godzinie 12 na fotelu.